jeszcze trzy wyścigi. No, myślę, że wszystko może się tutaj jeszcze w tym spotkaniu zdarzyć. Ważny jest ten wyścig. 13. Kto najlepiej? Adam Łabęcki, Henka Gustafsson. Henka Gustafsson wyjdzie na prowadzenie, a Grzegorz Walasek będzie na drugiej pozycji. Ale wyprzedzi go teraz Adam Łabęcki i Paweł Jonder. Henka Gustafsson, a za nim dwaj leszczynianie. Teraz wyprzedza Pawła Jondera Grzegorz Walasek. Prowadzi Henka Gustafsson, za nim Adam Łabęcki. Trzeci jedzie Grzegorz Walasek, bardzo ładny atak i wyjście na trzecią pozycję. Stawkę zamyka Paweł Jonder, a szaleje tam na zielonogórskim torze Adam Łabęcki. Znakomicie dziś czujący się na obiekcie klubu sportowego Morawski. Henka Gustafsson w przodzie, nie ogląda się na pozostałych zawodników. Nic chyba się nie zmieni w tym wyścigu. Zawodnicy rozpoczynają ostatnie okrążenie. Henka Gustafsson, Adam Łabęcki, Grzegorz Walasek, Paweł Jonder. Jeszcze pół okrążenia. Henka Gustafsson prowadzi i on zwycięży w tym wyścigu. Henka Gustafsson, 3 punkty, 2 punkty Adam Łabęcki, 1 punkt dla Grzegorza Walaska i było to bardzo dobre pociągnięcie trenera.